Cześć wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl. Witam was bardzo serdecznie już w trzecim odcinku. Zagrajmy w Little Nightmares 2. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za takie ciepłe przyjęcie obu odcinków z tej otóż serii. Bardzo mi się podoba, że wbrew pozorom seria wam przypadła do gustu. I mam nadzieję, że kolejne odcinki również wam przypadną do gustu, że nie będą one jakimś typowym Resident Sleeperem. Ostatnim razem w tym odcinku, jak pamiętacie, zwiedzaliśmy sobie właśnie tę oto chatkę. Natrafiliśmy na naszego tutaj czarnowłosego przyjaciela, który w zasadzie jest w środku. Pozwólcie, że przebudzę naszego mono i wam go dokładnie pokażę. A nie, on tutaj jest w sumie. Nie zauważyłem go, bo on tutaj tak się z tłem troszeczkę zlał. No i oczywiście nie obyło się bez malutkich kłopotów, bo był taki pewien moment, że musieliśmy go ścigać, naszego czarnowłosego przyjaciela. I zwiedzaliśmy właśnie wnętrze tej opuszczonej chatki, opuszczonego domu. No i oczywiście spotkaliśmy starego, dobrego przyjaciela, czyli naszego grzybolutka, który również zadebiutował w pierwszej części. Komentarzy niestety, do czytania komentarzy przed zaczęciem odcinka jest dosyć mało, bo aż dwa. Aczkolwiek wierzę w to, że pod tym odcinkiem troszeczkę bardziej wytężycie swoje mózgownice, jakkolwiek to oczywiście brzmi, żeby napisać dosyć ciekawy i kreatywny komentarz. Wierzę w was. Dobra, przejdźmy do czytania. Joanna Whiterose. Czyli skrzat zostawił ci czapkę. Już masz dwie w menu. Możesz sobie zmieniać. No tak, mogę sobie zmieniać w każdej dowolnej chwili. Jak będę chciał, to sobie zmienię. No to teraz możesz sprawdzić leśny wychodek. A gościu z bronią jak widać coś... A gościu z bronią jak widać coś sobie szyję. I może tworzy te lalki, które były w domu i na strychu. Ale po co, to nie wiem. I dziwne, że dziecko uwięził, a nie zastrzelił. Cóż, może to jest na takiej zasadzie, że po prostu dziecko było przytrzymywane jako taki zakładnik, wiesz o co chodzi. Może to być też tak, że powiedzmy to dziecko się gdzieś zagubiło, rodzice poszukują tego dziecka i on stwierdził, że w sumie to dziecko przyda mu się na bycie takim zakładnikiem, no bo dziecko kiedy jest w strachu, no to no ciężko jemu się przeciwstawić, tym bardziej takiemu potężnemu mężczyznowi, znaczy mężczyznowi potężnej kanali, bo w zasadzie to nie można tutaj mówić w strasznie łagodny sposób, no bo facet, który więzi dziecko, czy to chłopczyk, czy dziewczynka, no to kanalia, no nie? No, nie ma co tutaj chyba dużo mówić. No i oczywiście zakolników TV. Mi się wydaje, że to dziecko, które uwolniłeś, było zakładnikiem w tym domu. Też mi się tak wydaje. Wydaje mi się, że to był właśnie zakładnik, który no pomagał temu komuś w szyciu, powiedzmy, ubrań czy czegokolwiek. Tak mi się przynajmniej wydaje, no bo nie bez powodu chyba było uwięzione. Bo jak dla mnie ci ludzie, którzy siedzieli przy stole, to są wspólnicy. Bliżej nieokreślonego oprawcy i też mam przeczucie, że młody w ramach podziękowania będzie ci czasem towarzyszył też i w innych poziomach. No, też mi się tak wydaje. Wydaje mi się, że jakby uratowaliśmy mu dupę, dzięki czemu on teraz w ramach wdzięczności będzie po prostu sobie z nami tutaj podróżował i ewentualnie nam pomoże od czasu do czasu. No nie mówię, że cały czas, bo pewnie się zdarzy, że nie będzie czegoś sam ogarniał. Dobra, to by było na tyle z czytania komentarzy. Bardzo wam serdecznie dziękuję i ostatnia moja prośba jest taka, zanim zaczniemy odcinek, żebyście włożyli słuchawki, żebyście się mogli, że tak powiem, wczuć w klimat tej oto serii. Dobra, ja już zamknąłem mordę i możemy rozpocząć właściwą część odcinka. No dobra, tak więc zobaczmy, co tutaj mamy ciekawego. Jak widzimy, mamy tutaj jakieś pończochy. Możemy chyba się na nich rozbujać, bo one tak dziwnie jakoś prześwitują. A nie, nie możemy. Dobra, tu widzę, że mamy ten, możemy wejść i otworzyć wychodek. A co tam ciekawego jest? O proszę! A co tutaj się stało? Co to miało znaczyć? O, i możemy wyrzucić rolkę papieru toaletowego. Oj, to jest chyba coś dla Jima tutaj. Halo Jim, gdzie jesteś? Halo, halo, gdzie jesteś? Proszę, mam tutaj dla ciebie... Coś zgubiłeś?
Dobra. Zostawiamy to, idźmy tutaj dalej. Co tutaj mamy właściwie? To jest jakaś stajnia? Nie. Jezu, stajnia. Boże, co ja mam w ogóle za jakieś, nie wiem, chore urojenia. To nie jest stajnia, to jest prawdopodobnie jakiś taki warsztacik czy coś. Ale zobaczmy, wejdźmy tu do środka. O kurcze, co tutaj mamy? Co to są za skrzynki? Dawaj, 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 wspinaj się. Aha, już kumam, o co chodzi. Będziemy musieli przesunąć razem tę skrzynkę. I tam do tej dziupli się dostać. Dobra, no to co, wskakujemy, nie? Nic tutaj po nas, wchodzimy sobie. Siema, siema. Ja jestem pomidorowy.pl, a tutaj ze mną są dwa młodzieniaszki. I kurczę, idziemy sobie, zobaczmy, co tutaj ciekawego mamy. Tu na razie mamy drzwi zamknięte, przez nie nie przejdziemy. Nie ma nawet takiej opcji. O kurde! O kurde! No to mamy już chyba naszego oprawcę, który tutaj więził naszego młodzieniaszka, który jest z nami, który nam towarzyszy. Dobra, trzeba się skradać, bo on nas usłyszy. O ja pierdziule! Dobra. Oj, chyba nas usłyszy. O nie! O! Szybko! Dobra, szybko, szybko, szybko! Uciek! Ucieczka, ucieczka, ucieczka! O! Fuck! Ej, nie spodziewałem się tego! Dobra, szybko! Go, 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 go! Szybko, szybko, szybko! Kurde, byłem blisko! Ale zginąłem szybko! Dobra, spierdzielaj gnoju! Won mi stąd! Idź, idź kurde, nie wiem, strzelać sobie do jakichś zwierząt, ale nie w nas. Idź stąd. Idź stąd. Powiedziałem coś. A, dobra, R2 mogę trzymać. Co poszedł, co... Nie, jest tutaj. To co ja mam teraz zrobić? Może musimy tak teraz szybko przebiegnąć. No, to sobie przebiegłem. To sobie przebiegłem, nie ma co. Dobra, nie widzi nas, bo się skradamy teraz. Heh, idiota. Gościu. Tam kurde okulary se lepiej załóż, tak jak ja, a nie jak ślepy. A ja cię teraz przechytrzę. Ja cię teraz przechytrzę, gnoju. My sobie do dziupli wejdziemy. A, no to ładnie go przechytrzyłem, kurde, za nami szedł. Frajer jeden. Ja nigdy tego nie przejdę. Dobra, na spokojnie. Na spokojnie, nikt cię nie goni. On sobie za tobą idzie, ale ty zaraz do dziupli wejdziesz, tak? Dobra, on sobie tam poświecił. I teraz biegiem. Biegiem, No, już się napatrzyłeś? Napatrzyłaś się już?
No. Patrz się dalej. O, co za kurde łeb jak sklep. Bardzo dobrze. Dobra, kij, że ty se tam postrzelałeś, kurde, w dupie z tym. Ty nawet tędy nie przejdziesz, więc tam ośle sieć u góry. Co za kurde jełop jeden. No, ale kurde, wiecie co? Trochę się spodziewałem tego, że dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, bo raz, nagrywam go rano po raz pierwszy, dosłownie jest za 5 minut 9, 19 lutego, więc wy to będziecie widzieć dzień później, bo jutro jest sobota, czyli technicznie Kangurek Kao wtedy zawsze wlatywał. No i nie ukrywałem, ale poprzednie dwa odcinki były zbyt spokojne. To były za spokojne odcinki, więc w końcu musiało się coś wydarzyć, że coś nas zacznie gonić. Dobra, możemy chyba stąd łagodnie wyjść. Chyba nic już nas ścigać nie będzie, tak mi się wydaje. Haha. Mam taką szczerą nadzieję, aczkolwiek ile w tym prawdy? O, tu kurczę, możemy coś zrobić. Chodź, chodź, pomóż mi, pomóż mi. A nie, ty mi nie pomożesz, bo po co? No, no, radź sobie sam, Michał, co nie? A ja to co? A ja doskoczę? Aha, no, mogłem trójkąt zawołać, oczywiście, że tak. No, tylko, że szkoda, że w połowie drogi mi dopiero powiedziano o tym, że mogę w sumie mojego drugiego partnera zawołać trójkątem, więc dziękuję Grożem i łaskawie o tym dopiero teraz mówisz. No i dobra. Podejdźmy sobie tutaj. Wołamy. Okej, okay, czyli będę mógł skoczyć. No i kurde, dobrze, pięknie. Dobra, lećmy w takim razie dalej. Co tutaj mamy? O kurcze, znowu jakieś klatki. Czyżby ten sam kurde kłusownik polował tutaj na jakąś zwierzynę bądź na kogoś? Ty, co tam jest? Ty, coś... Wy to też widzicie? Ty, czy ja zebrałem żółty kaptur? O kurde! A to ci dopiero plot twist! O! Ho, ho! Nasz kurde koleżka, widzę, że tutaj powrócił. A może to jest inny już? Nie, nie, to chyba jest ten sam, to jest chyba ten sam. Frajer. O, już mnie zauważył. Ty kurde, ale przecież ja się skradałem, co jest grane? Ja się skradałem, ty, gościu. Uciekaj, 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 uciekaj. Dobrze, dobrze. Haha. I co tam, frajerze? Co tam, frajerze? Chciałeś mnie zestrzelić. O, szybko. Szybko, 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 szybko. Uciekaj, 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 uciekaj. Yes.
Okej. Tu widzę, że on sobie teraz szuka nas. Ale on nas nie znajdzie. Nie ma takiej opcji. Będziemy tutaj siedzieć w tych bagnach. A może wejdźmy już? Ale tutaj woda się zepsuła. O, fuj. O, przejdźmy sobie tak, dokładnie pod tym. Tak go szukamy. Nie, nie wychylaj się, nie wychylaj się. Bo nas zobaczy. Niech on się gdzie indziej patrzy. Dokładnie, tak go będziemy trollować. No idź sobie tam dalej, no idź, 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 idź. Nie interesuj się. Nie interesuj się tym, co tutaj pod wodą jest. Albo na wodzie. Jezu, a mi się nie udało tutaj dostać. Ha! To ty se, gościu, możesz tak szybko tą latarką machać, ale to ci gówno da, tyle ci powiem. Pozdro, poćwicz, gościu. I idziemy do góry. On dalej tutaj chodzi, no nie, no weź, dajcie już z nim spokój. Wiecie co? Myślę, że jest to dobry pomysł, żeby już skończyć odcinek. Wybaczcie, że taki krótki, ale no mówię, dzisiaj chciałem co nieco tutaj poprzechodzić i przy okazji przeczytać te dwa komentarze, które dostałem od Asi i Zakolnikowa TV. Przypominam, że jeżeli jesteście ciekawi, bądź też chcielibyście pojawić się na takowym odcinku w sekcji dla widzów na początku odcinka, to nie zapomnijcie zostawić jakiegoś ciekawego komentarza z przemyśleniami na temat na przykład dzisiejszego odcinka, bo jak widzicie, dzisiaj mieliśmy potyczkę z kłusownikiem. Zastanawia mnie, czy ten kłusownik jest jakimś seryjnym mordercą, czy tylko poza seryjnym mordercą ma jeszcze jakiś, nie wiem, pociąg do dzieci. Bo tak też może być, nie wykluczajmy tego. Dobra, moi kochani, to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję po więcej. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooku oraz na Discord. Linki są pozostawione w opisie. I to by było na tyle. Zapraszam na kolejne odcinki. Zagrajmy w Little Nightmares 2 i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.